Cześć wszystkim, znowu poziom 7. Dalszy część Noxa. Dobra, zwiedzajmy dalej. Pozbierajmy ile się da z tej twierdzy. O, srebrny klucz. Znając znając gry komputerowe, będzie mi niezbędnie koniecznie potrzebny do przejścia dalej. Chyba całkiem dobrze, że go znalazłem. Przy okazji, skoro tam już są kryształy many, okazja, żeby się zregenerować niewidzialność. Jeżeli wszyscy wojownicy są tacy spostrzegawczy, to nie dziwię się, dlaczego byle mak może się tutaj wkraść i okraść ich z całych ich pieniędzy, jakie trzymają w skrzynkach. Okej, to było blisko. Ten pan nawet pewnie nigdy w swoim życiu nie dowie się, jak blisko się otarł. Omaga. O, ciekawe odgłosy. Okej, nie wiem po co wam takie urządzenia. Okej, to jest jakiś ork. Tak, wiecie co? Zobaczmy, jak im się to spodoba. Nie, żebym musiał to robić, ale... Ale czemu by nie? Tak, niech te trolle przestaną wydawać swoje opary. That sounded much larger than a sewer rat. Okej, niestety wojownicy dosyć szybko sobie z tym poradzili. Niestety czy stety. W sumie dowcip się nie udał. Okej. Dużo skrzynek, których niestety nie będę mógł zniszczyć. Tak. Szkoda. O. Krótko trwa ta niewidzialność, muszę przyznać. Trochę to irytujące. Serio, wojownicy mają pewną słabość do skrzynek. Słabość, raczej obsesję, bym tak to nazwał. Nie żebym narzekał, ale po prostu takie luźne spostrzeżenie. Chcieli podwyższyć obronność swojego kraju. Oprócz sprzedawania skrzynek mogliby również sprzedawać klucze do nich, tak wiecie, żeby no, dało się je zamknąć bezpiecznie. Żeby nie mógł sobie ktoś po prostu wejść, otworzyć. O, patrzcie, zabrałem cały dobytek twojego życia. Takie luźne przemyślenia. Szafirowego klucza potrzebujemy. Okej. To gdzie go znajdziemy? Musimy poszukać. Chyba się nie mylę, tutaj gdzieś musi być jakieś tajne przejście. Tam jest jakiś korytarz za ścianami. Ale gdzieś tutaj chyba było właśnie też tajne przejście, które pozwalało wyjść na ten korytarz. Ej! Panowie, no! Ogarnijcie się, serio. Okej, to jest to tajemne przejście. Tutaj możemy się uleczyć. Gdzie możemy dojść? Czy tutaj możemy wejść?
Nie, musimy szukać takich ścian. Tutaj pewnie nic się nie otworzy. Może tutaj? Okej. Tego rycerza również nie zainteresowało, żeby się ściana się właśnie sama otworzyła. Nic ciekawego do zobaczenia. Ruszaj dalej. Okej. To wygląda jak sala tronowa. Czy ja chcę tam teraz wchodzić? Zobaczmy, co tutaj mamy. Tak, zdecydowanie słyszałeś coś. Złoto, złoto. Zrobiona pięść krasnoludów. Złoto, 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 złoto. Tak. Ktokolwiek miał pilnować tego miejsca, zostanie zwolniony dosyć niedługo. Ej, gdzieś tu było coś do podniesienia. O, tutaj. Okej. No, jest potrzebne. Ale złoto zawsze się przyda. 105 sztuk złota. Tak. Dobra. Domyślam się, że w środku jest sala tronowa. A może i nie. Ale tutaj to już z pewnością jest sala tronowa. I tam? What manner of trickery is this? I will kill you all myself. Kill you all myself. Okej, dobra, tak jak powiedział sklepikarz, rzeczywiście jest dwóch. Okej, teraz przypadek ich uwolniłem. Więc. Szkoda, że nie mogę rzucić fireballi. Na szczęście mnie nie ranią. Dosyć szybcy są panowie. Muszę powiedzieć. Tak, bardzo, bardzo szybcy. Dobra. Mam nadzieję, sobie da jakoś radę. Bo i nie. Ajaj. Nie działaj mi tą halabardą. Aj. Serio? No, to był niezły cios. Dobra. Nie naoglądać sobie również tarczę. Ej. Tak, cały czas muszę żonglować zaklęciami. Trochę mnie to dekoncentruje. Dobra. Dobra. Ten gość jest naprawdę odporny. Okej, ale w końcu padł. Terminal wound from a wizard? I'd rather be run through with a sword any day. Zdarza się. Okej, ale jeszcze nie żyje. Może to naprawimy. Ta, zły czar. Tak lepiej.
I cannot die! This is not possible! Fire Knights! Avenge your warlord! Też zadradane to jest. Okej, dzięki za halabardę, gościu. Mamy halabardę, mamy halabardę. Okej, nie wiadomo czemu tych dwóch czarodziejów jest oznaczonych jako przeciwników. Ta. Co nie pozbieram ich rzeczy? Mogą być sporo warte. That sounded much larger than a sewer rat. Tak, to nie było zakręcie, które chciałem rzucić. Dwa punkty obrażeń, serio? Aj, nie blokuj się, proszę. Nie to zakręcie znowu. Ciągle żonglowanie zakręciami potrafi być mylące. Dobra, tak lepiej. Dużo lepiej. Dobra, zbierajmy resztę tych rzeczy. Przynajmniej tyle, ile mogę. Ten pan też miał sporo. To tyle. Dobra. Teraz pewnie wyjdę i się wreszcie zakończy. Tak, dokładnie. The heart of Nox is all that matters now. Make your way to Galaba and the Wizard Tower. Find Horvath and ask him for this sacred object. To będzie chyba Wizard knows what it's needed for. Troszkę łatwiejsze. If you want his student, he should entrust you with it. Because without the heart of Nox's magical power, the halberd of Horrendis remains nothing more. But with the heart of Nox's magical energy, the slightest touch destroys any demon. To the Wizard Tower, lad. Bring back the heart of Nox. Okay. I've just heard more disturbing news of Hecuba's nefarious work. I fear we may be too late. All hopes of Nox rest on your shoulders, lad. As our dire circumstances have made you the chosen one to bring back the heart of Nox, you must seek your old master in wizardry, Horvath. He knows your mission and will take you to it. And get restocked in town. I don't know when we'll be back. Since we must go on to the Temple of Ix when you return with the heart. Okej, spoko. No zapewne interesowałoby was, jak bardzo Horrendus byłby godzien, chętny oddać swoją halabardę Warriorowi. Albo jakby to wyglądało. W każdym razie, cały rozdział wygląda kompletnie inaczej, tak jak mówiłem, u Warriora. Wspominałem już wcześniej o tym. Mianowicie zamiast szturmować twierdzę, my ją ratujemy od zombie, ponieważ Hecuba zaatakowała twierdzę, również chciała odzyskać halabardę. Zaatakował twierdzę mnóstwo ilości zombie i wtedy się po prostu zabija czarnoksiężników, szkielety, zombie i tak dalej. Na końcu okazuje się, że czarnoksiężnik zabija Horrendusa, a my po prostu zabijamy czarnoksiężnika i odbieramy mu halabardę. Więc tylko Wizard ma ten zaszczyt walki z Horrendusem. Tak, i dla Warriora, i dla... zarówno dla Warriora, jak i dla Conjurera wygląda to tak samo. Okej. Dobra. Lightning Staff of Replenishment. Recharge. Okej, to byłoby bardziej ciekawe, to Recharge. Ponieważ to oznacza, że laska może się od kamieni regenerować. A to replenishment to oznacza, że się sama z czasem regeneruje. Co w sumie też nie jest taką złą opcją, ale dosyć powolną. Tak, continual recharge. Oczywiście nie mam tyle kasy, żeby kupić cokolwiek z tego. Ale cóż, poszperamy jeszcze po mieście, może coś znajdziemy. Właśnie, mogę posprzedawać ten złom. Ta, Flimsy Cloak.
Te są troszkę warte. A to niewiele więcej. To jest tylko jakaś badziemna zbroja. Ale dobra, i tyle. Dobra. Czy ja mam już swap location? Mam. Tak, to jest pewna zagadka logiczna. To już dostanie się do środka. Dostanie się do środka tego domu. Dla każdej klasy wygląda troszkę inaczej. Aczkolwiek zapomniałem, jak się powinienem tu dostać. Może push? Albo pull? Spróbujmy to. To też nie działa. Ta. Nie mam czegoś takiego jak unlock. Powinienem chyba dostać razem z lockiem, powinienem dostać unlock. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, że... No cóż, trudno. Welcome to Maximilian's, the Southern Land's finest inn. Actually, business has fallen off quite a bit with Hecuba running loose. I'm moving out of here to set up shop further south. Okej, spoko. To jeszcze ostatni raz cię obrabujemy w takim razie. Jeżeli jest nadal z czego cię obrabować, a oczywiście, że jest. Raczej twoich klientów. Study clock. Weźmiemy. Jeszcze mam nie. Ajajajaj, nie to zaklęcie. Chciałem patrzeć, na której stronie jest dom. Mogę się zabić w ten sposób. Byłoby na pewno bardzo śmieszne do zobaczenia. Co my tu mamy? Medieval pants. Nie, dzięki, mam już parę. Nie, nie zamknąłeś! Haha! Kapitan oczywisty zawsze gotów do służby. Dobra. Zobaczmy, co jeszcze ciekawego możemy dostać w tym mieście. Z pewnością powinniśmy dostać jakieś ciekawe książki. Welcome to the Wizard's Keep. How can I help? Mamy sporo książek. Book of Shock. Reflective Shield. Protect from Fire, to nam się bardzo przyda. Book of Wall, to nam się troszkę mniej przyda. I Imp Beast Scroll. Imp. To sobie kupimy. Albo nie. Większość scrolli tak zazwyczaj się dostaje. Ale Protect from Fire zdecydowanie sobie kupię. Dobra. To powinienem mieć na piątym. Poison. Nie mam za bardzo miejsca. Tak, ten poison nie jest też takie ważne. To tak from fire bardziej się przyda. Ta bardzo stylowe. A przydałoby się trochę many. Aczkolwiek nie wiem, gdzie w tym mieście jest mana. Może w świątyni? Nie. Welcome to the Church of Saint Alistair. Tak, tak, tak. Cokolwiek. Okej. To już widzę, że zamknięte. Masz coś do odprawowania? Nie ten. Dobra, nieważne. Tak, nie mam ale. Na fireballa. Okej, troszkę złota. Czy coś ciekawego? Nie przejmuj się, macie mnie. Hej. Mogę go zabić? Nie, nie mogę go zabić. Ale mogę kopać. Nie wiem, czemu by nie.
Czekaj, co my tutaj mamy? A tak, ty nie wiecie. Właśnie, gdyby was interesowało, jakby to wyglądało... Tak, ten rozdział jest kompletnie inny dla wszystkich trzech raz, klas. Tak, każda inna ma, trochę ma inne nastawienie z magami. Więc tak. Wizards are always welcome here. O, Mighty Clock of the Dragon Claw. To może się przydać. Zaraz zobaczę i będę miał jeszcze kasy do dyspozycji. Ponieważ chcę się zaopatrzyć w niektóre z tych rzeczy. Tak. Więc tak. W przypadku Wizarda będzie chyba najkrótszy rozdział. Po prostu pójdziemy i odbierzemy to serce Noxa. I to będzie tyle. Ta dosyć krótki rozdział. Nic nie pójdzie źle. Welcome to the shop of Bright Blade. How can I help? A, co my tutaj mamy? Fireball stuff, lightning stuff, recharge, okej. Okay. Dobra, tych, sporo tych rzeczy również będę musiał posprzedawać. Więc troszkę mi kasy również z tego przyjdzie. Tak, jeżeli chodzi o Warriora, Warrior ma troszkę gorzej. Kincaid's armor at your service. O, what can I do steady stuff, Dragon's Hide, Dragon's Claw. Co jest lepsze, Dragon's Hide czy Dragon's Claw? Dragon's Hide, okej. Okay. Które z tych z pewnością będę chciał kupić? Jeszcze się zastanowię, które. Tak, Warrior jak przychodzi do Galawy, to nie ma fajnie, ponieważ czarodzieje go z miejsca aresztują. Powiedzmy z grubsza, że za niewinność. Potem musi uciekać z więzienia, a potem, no cóż, może sobie spokojnie dalej chodzić po mieście, pod warunkiem, że nikogo nie zabije. Jeżeli kogoś zabije, to od razu wszyscy kupcy mówią mu do widzenia, nie chcemy z panem handlować. Więc musi trochę uważać. Tak, potem wchodzi do wieży, robi tam totalną rozwałkę, zabija wszystkich magów i zabiera sobie serce Nox. Conjurer przychodzi do miasta, pokojowo załatwia sprawy, tak jak Wizard. Potem wchodzi do wieży, okazuje się, że Hecuba zaatakowała wieżę. Zabija wszystkich. Robi totalną rozwałkę, zabijając wszystkich ogrów atakujących wieżę. Potem zabiera serce Nox. Więc tak. Dla każdej klasy to troszkę inaczej wygląda. Ale zanim wejdziemy do Galawy. Tak. Zobaczmy tutaj. Aha! Aż tutaj coś się otworzyło. Tak. Się przyda chyba to. Tak, patrzcie co my tam mamy. Jakieś impy. Te nowe stworzenia, których scroll znajdował, mogłem kupić w sklepie. O, fajnie, nie będę musiał kupować butów. Tak, impy są odporne na ogień. Więc... Tak więc strzelanie do nich z fireballami nie robi im kompletnie nic. Na szczęście magic missiles nie są ogniste, są magiczne, więc to jedna dla rani. Oraz standardowe pioruny. Oraz impy wybuchają przy śmierci, więc należy uważać na to. Okej, dobra, tam zakochana para, nie wiem czy wcześniej byli, nie pamiętam już. A teraz są. Dobra. W następnym odcinku ogarnę ten bałagan, który mam w plecaku, pokupuję parę rzeczy, na co mnie będzie stać i wejdziemy właściwie do zamku, odbierzemy serce Noxa i ruszamy do następnego rozdziału, ponieważ nic z pewnością nie pójdzie po naszej myśli. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie, cześć!